Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, witam na naszym dzisiejszym webinarze poświęconym różnym zagadnieniom dotyczącym krajowego systemu e-faktur. Miło nam, że mimo późnej pory tak licznie postanowiliście odwiedzić nasze dzisiejsze spotkanie. Ja nazywam się Adam Bartosiewicz, jestem doradcą podatkowym, radcą prawnym. Jest ze mną dzisiaj Rafał Kasprowski. Rafał jest doradcą podatkowym, jest dyrektorem sprzedaży w firmie Tax Insight. Jest doświadczonym ekspertem działającym od dobrych kilku lat w zakresie szeroko rozumianej cyfryzacji podatkowej. Zajmuje się projektami związanymi z raportowaniem podatkowym. Zajmuje się oczywiście również od niedawna projektami dotyczącymi krajowego systemu e-faktur. Cześć Rafale. Cześć Adamie, dobry wieczór Państwu. Sakramentalne pytanie, jak to zawsze przy okazji każdego tego typu wydarzenia. Czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać? Jeżeli tak jest, to dajcie proszę znać nam za pośrednictwem czatu. Tak, czy słyszymy się dobrze, czy nas widać? Jeżeli tak jest, to dajcie znać. Fajnie, dziękujemy, więc mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Witam, tak jak już mówiłem, wszystkich bardzo serdecznie. Wydarzenie jest otwarte, ale witam między innymi klubowiczów. Dzień dobry, podatki, jeżeli tu jesteście z nami, to dajcie znać na czacie, że tutaj jesteście. Jak wiecie, od pewnego czasu zaczynamy zajmować się kwestiami związanymi z KSeF-em. Nagraliśmy kilka podcastów na ten temat, są do obejrzenia na kanale. To jest natomiast nasze pierwsze takie wydarzenie w formacie live. Na pewno tych wydarzeń będzie więcej i będziemy dzisiaj jeszcze o tym mówić. W każdym razie, jeżeli jesteście tutaj, a nie jesteście zapisani na nasz newsletter dotyczący KSeF-u, no to serdecznie zachęcam do tego, żeby zapisać się na ten newsletter. W ramach newslettera wysyłamy bezpłatne artykuły, wysyłamy powiadomienia o kolejnych wydarzeniach. Będziemy również już wkrótce wysyłać informacje o konferencji KSeF-owej, którą będziemy organizować na przełomie lutego i marca. Link do zapisów na newsletter znajduje się w opisie filmu. Czym będziemy zajmować się na dzisiejszym naszym spotkaniu? Przez pierwsze 45-50 minut będziemy rozmawiali z Rafałem na temat kwestii związanych z logowaniem się w KSeF, z poświadczaniem, z autoryzowaniem się w ramach KSeF. Potem zrobimy, myślę, około 5-10-minutową przerwę. Natomiast w drugiej części naszego spotkania będziemy starali się odpowiadać na Wasze pytania. Te pytania, które możecie zadawać teraz za pośrednictwem czatu, te pytania, które też już do nas wpływały przy okazji zapisów na dzisiejsze wydarzenie. I tutaj jeszcze jedna niespodzianka. Podejrzewam, że pytań będzie na tyle dużo, że nie zdążymy odpowiedzieć na wszystkie i dlatego postaramy się na wybrane pytania udzielić odpowiedzi także w drodze e-mailowej po zakończeniu tego naszego dzisiejszego spotkania, ale żeby mieć szansę otrzymania tych odpowiedzi, to trzeba zapisać się na newsletter, więc to jest kolejny powód, żeby się na ten newsletter zapisać. To tyle, jeżeli chodzi o takie informacje wprowadzające, natomiast teraz przejdźmy już do meritum, przejdźmy już do rzeczy.
No i na początku, Rafale, mam do Ciebie takie pytanie. Pytanie, które muszę zadać, bo myślę, że jeżeli ja bym go teraz nie zadał, to za chwilę i tak zadałby je ktoś na czacie, więc miejmy to już za sobą. Rafale, jak myślisz, czy KSeF obowiązkowy, KSeF zostanie przesunięty, czy jednak należy się spodziewać, że on wejdzie w życie 1 lipca 2024 roku? No to jest bardzo dobre pytanie. Sam chciałbym poznać na nie odpowiedź. Cóż, na dzisiaj stanowisko oficjalne jest takie, że KSeF ma wejść 1 lipca 2024 roku w formie modelu obligatoryjnym, więc nie pozostaje na razie nam nic innego, jak być przygotowanym, czy też przygotować się na właśnie ten termin, czyli w zasadzie, no powiedzmy, za około pół roku, na termin, w którym będziemy musieli zacząć wysyłać, wystawiać faktury za pośrednictwem systemu Ministerstwa Finansów. Natomiast co ja myślę? Pojawia się dużo postulatów o to, żeby ten KSeF jednak został przesunięty. Pamiętajmy, że już raz ten termin został przesunięty o pół roku. W przeciwnym wypadku już od 1 stycznia musielibyśmy wystawiać faktury w formie ustrukturyzowanej. Na szczęście do tego nie doszło, ponieważ w jakim stanie jest obecnie poziom przygotowania czy przedsiębiorców, czy Ministerstwa Finansów do KSeF-u, no to chyba część z nas na pewno zdaje sobie z tego sprawę, nie jesteśmy wszyscy super gotowi. Więc o te pół roku został ten przesunięty. Ostatnio w grudniu został skierowany do Ministerstwa Finansów postulat, pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, które poprosiło o przeanalizowanie tematu wprowadzenia obligatoryjnego KSeF-u od 1 lipca, co oznacza, że poprosili po prostu, żeby ten termin przesunąć. Tam w sumie słusznie podano pewne wątpliwości, które są na tyle poważne, żeby stwierdzić, że jednak te pół roku być może pozwoliłoby uniknąć nie tylko Ministerstwu Finansów, ale i przedsiębiorcom niepotrzebnych nerwów i być może jakiś wpadek z korzystaniem z KSeF-u bądź z wprowadzeniem tego systemu. No, tutaj zwraca się przede wszystkim uwagę na problemy związane z niejasnymi przepisami, z dosyć późnym przekazaniem dokumentacji technicznej, dosyć późnym przekazaniem różnych aktów, w których my mieliśmy szczegóły dotyczące chociażby kodów QR, czy trybów awaryjnych KSeF-u, czy innych tego typu rozwiązań szczególnych. Ale również Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podało tam taką informację, myślę, że też dosyć słuszną, że po prostu na dzisiaj wielu przedsiębiorców nie jest gotowych na to, żeby chce wdrożyć, a czasu zostało na tyle niedużo, że jeżeli zdecydujemy się na termin 1 lipca, to być może będzie to czas, przynajmniej te początki, bardzo chaotyczny i być może rzeczywiście te pół roku pozwoliłby uniknąć tego chaosu. Natomiast to, co ja myślę, szczerze, ja mogę obstawiać szanse. Te szanse zmieniają się mniej więcej co 2 tygodnie, w zależności od tego, jakie zostaje informacje ze środowiska, czy podatkowców, czy księgowych, czy też od samego Ministerstwa Finansów. Do niedawna obstawiałem, że 20% jest szans na to, żeby KSeF został przesunięty. Teraz, myślę, że tydzień temu zwiększyłem proporcje do 80% na to, że KSeF zostanie przesunięty. Dzisiaj, szczerze mówiąc, myślę, że tak w okolicy 50-50, czyli 50% na to, że KSeF wejdzie bądź nie 1 lipca. A tak szczerze mówiąc, jednak skłaniam się do tego, że być może zostanie przesunięty o przynajmniej pół roku. Natomiast dodam, że ja obstawiałem parę rzeczy w swoim życiu i nigdy nic nie wygrałem, także lepiej się tutaj nie sugerować tym, co ja mówię. Nie wiem, czy to tylko ja mam problem, natomiast nie słyszę Adama.
Dobrze, teraz chyba powinno być dobrze. Teraz zdecydowanie lepiej. Dziękuję i przepraszam. Tak jak powiedziałem przed chwilą, sytuacja jest no, o tyle skomplikowana też, że nie mamy żadnych oficjalnych wypowiedzi, prawda? Była taka odpowiedź nie tak dawno podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację poselską dotycząca priorytetów MF-u na najbliższy rok. No i tam tak trochę między wierszami, ale dosyć stanowczo ministerstwo ustami podsekretarza stanu twierdziło, że no nie widać podstaw do przesunięcia w życie KSeF-u, aczkolwiek też prawda, że coraz więcej jest apeli różnych środowisk o to, żeby ten KSeF w życie przesunąć, aczkolwiek ja też zawsze zastanawiam się, czy takie przesuwanie czasu nie jest tylko odkładaniem problemu, bo nie wiem, jakie są twoje doświadczenia, ale ja mam wrażenie, że w listopadzie, w grudniu zrobił się taki bardzo duży ruch, mówiąc kolokwialnie, w temacie KSeF-u. Nagle wszyscy zaczęli się nim bardziej interesować, chcieli go zacząć bardziej wdrażać. A potem znowu nastąpiło jakieś takie spowolnienie, jeżeli tak można powiedzieć, i tak jakby wszyscy zainteresowani doszli do wniosku, że a okej, w sumie to jeszcze pół roku, to jeszcze poczekajmy, bo może i tak przełożą, więc po co się spieszyć. A ten zegar tyka i tak mi się wydaje, że niezależnie od tego, czy zostało nam 5 miesięcy, czy zostało nam 11 miesięcy, to w obu tych opcjach to wcale nie jest dużo czasu. Bo kiedyś w końcu to będzie musiało nastąpić, prawda? Tak, no kiedyś będzie to musiało nastąpić. Myślę, że w zasadzie tutaj nie mamy też za dużo możliwości o przesuwanie tego terminu w nieskończoność. Wiąże się to z decyzją derogacyjną, którą dostało państwo polskie na wdrożenie KSeF-u chociażby. I nad przepisami, nad którymi pracuje sama Komisja Europejska, są przepisy, które mają regulować w ogóle invoicing na terenie Unii Europejskiej. W każdym razie, no tak czy siak, tak jak mówisz, rzeczywiście, no przesuwać tego w nieskończoność nie można i prędzej czy później będziemy musieli się zmierzyć z tym faktem, że po prostu no, faktury będziemy musieli wystawiać w nowej rzeczywistości cyfrowej. Czy to jest dobry pomysł, żeby przesunąć o pół roku? Ciężko powiedzieć. No być może rzeczywiście, jeżeli Ministerstwo Finansów weźmie się do ciężkiej pracy, to być może rzeczywiście do tego 1 lipca uda się wyeliminować jakieś podstawowe luki w przepisach, na które chociażby wskazuje Stowarzyszenie Księgowych w swoim piśmie. I rzeczywiście no jest to termin, który pozwoli przedsiębiorcom, ci najwięksi przedsiębiorcy już zaczęli się przygotowywać do KSeF-u, przynajmniej tak wynika z naszych obserwacji, że jednak tam, gdzie te wdrożenia były bardzo długie, czy też szacowało się na bardzo długie ze względu chociażby na wolumen przesyłanych dokumentów, wystawianych faktur, no to te firmy w zasadzie już do tego KSeF-u zaczęły się przygotowywać już jakiś czas temu, pół roku, nawet rok temu. Pozostałe średnie przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, myślę, że ten czas 1 lipca jest to czas wystarczający, żeby się przygotować jednak do KSeF-u i spróbować wystartować. Pamiętajmy, że pierwsze pół roku jest to termin, w którym no, Ministerstwo Finansów zapowiada, że nie będzie sankcji związanych z nieprawidłowym korzystaniem z KSeF-u, więc można powiedzieć, że te pierwsze pół roku można potraktować jako taki poligon doświadczalny i testowy. Zobaczymy, po prostu wejdziemy na środowisko produkcyjne, spróbujemy te faktury wystawiać, spróbujemy je odbierać. Wyjdą na pewno jakieś problemy, pewnie zarówno Ministerstwo Finansów, jak i przedsiębiorcy będą korygować różne procesy, które no, powodują te błędy. I tak czy siak będziemy musieli się w końcu nauczyć korzystać z systemu i go wdrożyć.
No dobrze, Rafale, no dochodzimy zatem do tego punktu, że nie jest to pytanie czy, tylko raczej pytanie kiedy. Już odpowiedź konkretną na to pytanie kiedy zostawmy, no bo nie jesteśmy w stanie jej w tej chwili udzielić, no ale przyjmijmy tak, że no zasadniczo jestem przedsiębiorcą, który dzisiaj wystawia faktury, więc prawdopodobnie no, jak ten KSeF wejdzie w życie, również będę wystawiał faktury, będę odbierał faktury. No, nic jeszcze za bardzo nie wiem i chciałbym zacząć z KSeF-u korzystać, albo chciałbym zacząć móc korzystać z KSeF-u, tak? No to co ja najpierw muszę ustalić, czym najpierw muszę się zainteresować, żebym ja w ogóle był w stanie w jakikolwiek sposób wejść do tego systemu? To co musiałbym zrobić? Myślę, że w ogóle w pierwszej kolejności to trzeba się zastanowić, czy w ogóle ja z tego KSeF-u będę musiał korzystać i kiedy będę musiał z niego korzystać. Więc w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić, kto musi zacząć korzystać z KSeF-u już od 1 lipca, a kto takiego obowiązku nie będzie miał, więc zanim przejdziemy do pytania, jak zalogować się do KSeF-u, to w ogóle odpowiedzmy na pytanie, czy ja muszę korzystać z tego systemu. I tak pokrótce, oczywiście bez wchodzenia w szczegóły, bo to jest materiał, myślę, na osobny webinar, natomiast bardzo krótko, od 1 lipca 2024 roku co do zasady obowiązkowe wystawianie faktur za pośrednictwem systemu Ministerstwa Finansów, faktur ustrukturyzowanych, obejmie przedsiębiorców bez względu na ich wielkość, tak jak w przypadku JPK-ów, ten termin wchodzenia w życie poszczególnych obowiązków dla różnych przedsiębiorców ze względu z podziałem na ich wielkość, mikro, mali, później średni i duzi przedsiębiorcy. Tak tutaj tego różnicowania nie ma. Wszyscy bez względu na wielkość już od 1 lipca muszą z systemu korzystać. Natomiast będą to po pierwsze przedsiębiorcy, którzy mają miejsce prowadzenia, miejsce przez siedzibę na terytorium kraju, albo stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Czym jest to drugie? To drugie często nie jest jasne, bywa przedmiotem interpretacji indywidualnych. Już częściowo podatnicy z krajów unijnych zaczęli zwracać się z pytaniami do Krajowej Informacji Skarbowej, czy takie miejsce, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej pojawia się w ich przypadku i czy muszą korzystać z KSeF-u. Natomiast tak jak mówię, to są często niejasne sytuacje, które trzeba rozwiać najlepiej w sposób uzyskania interpretacji indywidualnej. Natomiast jeżeli mamy siedzibę na terytorium kraju, musimy korzystać z KSeF-u. Co więcej, jest kilka wyjątków. Wyjątek przede wszystkim związany ze zwolnieniem podmiotowym bądź przedmiotowym, jeżeli chodzi o podatek od towarów i usług. Ci podatnicy, którzy są zwolnieni z VAT-u, będą obowiązkowo korzystać z KSeF-u z półrocznym opóźnieniem, czyli od 1 stycznia 2025 roku. Do tego mamy jeszcze takie rozporządzenie, w zasadzie jego projekt, w sprawie przypadków odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, w których podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktur w KSeF-ie. Trzeba zajrzeć do tego rozporządzenia. To rozporządzenie urosło troszeczkę w grudniu. Tam pojawiły się między innymi usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, których wcześniej tam nie było. Tam są też wymienione usługi związane z różnego rodzaju transportem, czyli przewozem osób i inne tego typu usługi. Natomiast, no, tak jak mówię, nie wchodźmy w szczegóły. Warto zajrzeć do tego rozporządzenia i zobaczyć, czy przypadkiem nie wykonujemy działalności, która będzie w 100% podlegała wyłączeniu z KSeF. Ale jak już wiemy, że rzeczywiście nas ten KSeF dotyczy, no to oczywiście musimy w jakiś sposób zacząć z niego korzystać, spróbować się do niego zalogować. I tutaj mamy kilka możliwości w zasadzie. No właśnie, a od czego
to generalnie zależy, tak, w jaki sposób ja wejdę w KSeF, tak? Co ja będę musiał zrobić, żeby móc korzystać z KSeF-u? Już tak mówiąc o czysto technicznych aspektach, tak? Od czego zależy to, w jaki sposób ja sobie ten proces przeprowadzę? Dobrze, jeżeli chodzi o techniczne aspekty tego, w jaki sposób podejść do KSeF-u, w jaki sposób zacząć z niego korzystać, to tutaj warto no przede wszystkim zwrócić uwagę na potrzeby. Sposobem połączenia się z KSeF-em może być darmowa aplikacja oddana przez Ministerstwo Finansów, aplikacja podatnika KSeF. Za jej pośrednictwem możemy się zalogować do systemu, możemy tam wystawiać faktury, możemy odbierać faktury. Natomiast mamy jeszcze drugi sposób łączenia się z KSeF-em. Jest to taka technologia REST API. Proszę mi wybaczyć, ja informatykiem nie jestem, więc w szczegóły tej technologii nie będę wchodził. Natomiast jest to sposób komunikowania się do zasady dwóch systemów informatycznych, dwóch środowisk informatycznych. Za pośrednictwem tego API, nazwijmy je w skrócie, można przesyłać dane w jedną i drugą stronę, czyli możemy wysyłać dane do KSeF-u i pobierać dane z KSeF-u. I również no, za pośrednictwem tego środowiska możemy się w tym KSeF-ie uwierzytelnić. Czyli no tak mówiąc bardzo skrótowo i trochę porównując do tego, co już znamy, no to można mówić, że samo korzystanie z systemu KSeF można trochę porównać do korzystania z systemu JPK VAT, prawda? Gdzie też mamy z jednej strony bezpłatne narzędzia MF-owe, a z drugiej strony mamy interfejsy użytkownika, które są wbudowane w programy finansowo-księgowe najogólniej rzecz biorąc i za pomocą których można też przygotować, wysłać, odebrać potwierdzenie pliku JPK. Czy dobrze myślę? Mniej więcej tak. Tutaj w przypadku JPK-ów API służy nam do tego, żeby te pliki z takich komercyjnych programów wysłać, no stricte mówiąc, na środowisko ministerstwa, bramkę Ministerstwa Finansów finalnie do Urzędu Skarbowego. Natomiast no, w KSeF-ie to ten ruch będzie troszeczkę bardziej skomplikowany, ponieważ no, musimy tak odpowiednio skonfigurować połączenie z KSeF-em, żeby to połączenie było praktycznie nierozerwalne, tak? Czyli w momencie, kiedy będziemy musieli, chcieli wystawić fakturę, to że będziemy mogli to zrobić. To samo z odbiorem faktur zakupowych i z danymi dodatkowymi, jeżeli chodzi o faktury sprzedaży, tak jak numer faktury KSeF sprzedaży, czy data wystawienia tej faktury, które będą nadawane przez KSeF już po tym, jak prześlemy dane do KSeF-u, będziemy musieli te informacje jakoś pobrać, więc tak, no jest to, powiedzmy, da się wykorzystać tą analogię. Natomiast tak jak powiedziałem tutaj, z jakiego sposobu skorzystamy, czy z narzędzi darmowych Ministerstwa Finansów, czy też spróbujemy korzystać z komercyjnych narzędzi, to zależy od naszych potrzeb. I ja tłumaczę teraz tak w sumie pokrótce, gdzie mogą pojawić się konieczności wykorzystania narzędzi komercyjnych. Więc w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, czy w przypadku przedsiębiorstw, które mają przede wszystkim wolumen faktur nieduży, czyli wystawiają tych faktur miesięcznie powiedzmy kilkadziesiąt, to już się zaczyna troszeczkę robić problem, to zależy wtedy od cierpliwości przedsiębiorcy, natomiast jeżeli te faktury powiedzmy zamykają się w tych do kilkudziesięciu faktur miesięcznie i ten proces fakturowania jest dosyć prosty, to znaczy my mamy stawiać faktury, natomiast nie przesyłamy jakichś załączników do faktur, nie mamy samofakturowania za dużo, nie trzeba obsługiwać skomplikowanego procesu łączenia korekt, mówię tutaj o przypisywaniu numeru KSeF faktury pierwotnej do faktury korygującej. Jeżeli te procesy nie są zbyt skomplikowane i ten wolumen jest nieduży, możemy, myślę, pokusić się o skorzystanie z narzędzi darmowych. Natomiast jeżeli wystawiamy kilkaset, kilka tysięcy, czasami kilkaset tysięcy faktur miesięcznie, no to szczerze mówiąc te narzędzia darmowe po prostu nie spełnią swojego zadania.
tutaj będziemy musieli skorzystać z dedykowanego rozwiązania, które no, pozwoli na to, że wystawiając te faktury, odbierając te faktury, będziemy mieli ten proces niezakłócony, no bo jest to, trzeba powiedzieć, bardzo ważny proces w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i po prostu jeżeli nie zadbamy o odpowiednie połączenie z KSeF-em i nie przestawimy się na to myślenie cyfrowe, jeżeli chodzi o proces fakturowania, no to możemy mieć po prostu duże kłopoty, kiedy będziemy musieli po prostu skorzystać z systemu i wystawiać tam faktury w tak dużych ilościach. Nie, no to dla mnie oczywiste i myślę, że dla większości naszych słuchaczy też no nie ulega dla mnie wątpliwości, że wystawienie w bezpłatnych narzędziach ministerialnych 4 czy 5 faktur, odebranie za pomocą bezpłatnych narzędzi kilku czy kilkunastu faktur zakupowych no nie jest problemem, nie jest wyzwaniem. Na pewno nie wymaga to rewolucjonizowania swojego obiegu dokumentów, swojego sposobu dokumentowania zdarzeń gospodarczych i tak dalej. Natomiast oczywiście wtedy, kiedy tych faktur jest kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy, no to oczywiście wiadomo, że trzeba mieć jakieś dedykowane narzędzia, że trzeba mieć jakiś przewidziany do tego proces, bo inaczej się po prostu nie da. Ale Rafale, tak znowu przechodząc do takich samych początków, przechodząc do takich samych korzeni, no bo w sumie niezależnie od tego, czy ja jestem mały, czy ja jestem wielki, niezależnie od tego, czy ja tych faktur wystawiam 4, czy wystawiam ich 400 tysięcy, no to ja muszę skomunikować się z tym systemem, prawda? Ja muszę wejść do tej chmury. Ona musi mnie rozpoznać i musi mnie wpuścić, mówiąc no, tak bardzo obrazowo, po to, żebym ja mógł do niej wprowadzić dokument, albo po to, żebym ja mógł z niej coś odebrać. No to teraz takie pytanie, no przychodzę do bram tego ksefowego nieba i pukam do tego ksefowego świętego Piotra i mówię, wpuść mnie, daj mi klucz, daj mi przepustkę. No to jak to zrobić, żeby no pierwszy raz wejść do tego ksefu i móc potem już do niego wchodzić stale, tak? Jak dostać przepustkę do tego ksefowego nieba? Dobrze. Myślę, że dosyć prosto będzie to omówić na przykładzie i w tle mając właśnie to bezpłatne narzędzie ksefowe, aplikację podatnika, zobaczymy sobie, jakie tam są kolejne kroki do tego, żeby wejść, jak określiłeś, do tego ksefowego nieba. No, albo wstąpić do ksefowego piekła, tak? To już, nie wiem, może zrobimy szybką ankietę, czy to będzie wejście do ksefowego nieba, czy wstąpienie do ksefowych piekieł, tak? Obawiam się, że już na wyniki tej ankiety. Przepustkę będziemy musieli mieć. Tak. W każdym razie, to jest pierwszy ekran, który zobaczymy właśnie na bramie, za którą możemy wejść do ksefu. I jak widać, musimy tutaj wprowadzić kontekst logowania. Co to oznacza? No, żeby w ogóle móc korzystać z ksefu, musimy mówić o NIP-ie. Musimy posługiwać się NIP-em bądź identyfikatorem wewnętrznym. Jeżeli chodzi o NIP, no to myślę, że sprawa jest dosyć zrozumiała, czyli po prostu musimy w tym kroku posłużyć się NIP-em tak, żeby system wiedział, kto próbuje się zalogować do systemu Ministerstwa Finansów i kogo, jakiego przedsiębiorcy będą dotyczyły faktury, które wystawi w tym systemie, bądź pobierze z tego systemu. Jeżeli chodzi o identyfikator wewnętrzny, jest to identyfikator, który jest przewidziany dla jednostek wewnętrznych w ramach podmiotów, które tworzą różnego rodzaju grupy. Tutaj wymienić należy jednostki samorządu terytorialnego, czyli mamy jakiś NIP nadrzędny, mamy jakieś jednostki, które w ramach tej nadrzędnej jednostki się poruszają. Także na razie skupmy się na tej metodzie NIP-owej. Więc tutaj, o ile wprowadzimy NIP, tak w kolejnym kroku
musimy wybrać sposób logowania, czyli sposób uwierzytelnienia się. Tak, podaliśmy swój NIP, natomiast teraz musimy się uwierzytelnić rzeczywiście ten NIP, że my mamy do niego jakiekolwiek prawa. Tutaj, na tym etapie, mamy do wyboru logowanie się w kontekście, który można skojarzyć z PESEL-em. Będzie to profil zaufany, bądź będzie to podpis kwalifikowany, a mamy też sposób zalogowania się, który nie będzie kojarzony z PESEL-em jako takim, tylko będzie kojarzony raczej z NIP-em jako firmą. I tutaj możemy mówić o kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, czyli tak jak tutaj jest napisane, jest to odpowiednik cyfrowy pieczęci firmowej. I teraz omówmy te dwie pierwsze metody, kiedy logujemy się, najpierw podając swój NIP, następnie możemy podać, uwierzytelnić się profilem zaufanym bądź podpisem kwalifikowanym. Jeżeli w tym podpisie kwalifikowanym jest kontekst NIP i PESEL, no to w tym momencie, logując się jako jednoosobowa działalność gospodarcza, wchodzimy do KSeF-u. Jesteśmy. To Rafale, jeżeli mogę ci na moment przerwać, żeby podsumować pewien fragment. No czyli jeżeli ja jestem podatnikiem, tak, który jest osobą fizyczną, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, to ja muszę mieć albo profil zaufany, albo podpis elektroniczny, żeby móc korzystać z KSeF-u, tak? I żeby tak, móc się uwierzytelnić. Jeżeli tak. Chodzi o ten aspekt techniczny, to nic więcej w zasadzie mi nie potrzeba, tak? Korzystając z darmowej aplikacji KSeF-owej, no w zasadzie nic więcej mi nie potrzeba. Oczywiście połączenie internetowe. To znaczy zakładam, że jeżeli będę współpracował z KSeF-em jako podatnik, osoba fizyczna, przy użyciu rozwiązań komercyjnych, no to zasadniczo też wystarczy znać swój NIP i mieć albo profil zaufany, albo certyfikat kwalifikowany, tak? Tak, co do zasady tak. No dobrze, to a natomiast w tym momencie mamy też zagadnienie takie, że wiadomo, oprócz jednoosobowych przedsiębiorców, mamy też podmioty, które są spółkami, czy to spółkami kapitałowymi, czy to spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, czy mamy podmioty typu stowarzyszenia, fundacje. No wiadomo, one mają swój NIP, ale w tym momencie mam pytanie takie, co jeszcze potrzebuje ktoś, kto będzie logował się po raz pierwszy, dajmy na to, jako spółka, żeby móc się zalogować do tego KSeF-u na swoje konto. To nie wiem, czy to będzie podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentacji, czy może coś innego. No więc jeżeli chodzi o podmioty nie będące osobami fizycznymi, to sprawa wygląda tutaj w taki sposób, że jeżeli taki podmiot, spółka, dysponuje tą trzecią w zasadzie formą uwierzytelniania, którą wymieniliśmy sobie tutaj, czyli tą pieczęcią elektroniczną, pieczęcią firmową, cyfrową pieczęcią firmową, może użyć jej w celu uwierzytelnienia się do KSeF-u, aby w kolejnym kroku, już po uwierzytelnieniu, po wejściu, zalogowaniu się do KSeF-u, wskazać konkretną osobę w ramach tej organizacji, która będzie uprawniona do tego, żeby w tym KSeF-ie działać w imieniu tego podmiotu. Natomiast jeżeli firma, spółka nie posiada takiej pieczęci elektronicznej, wówczas może złożyć specjalne zawiadomienie do Urzędu Skarbowego. Jest to zawiadomienie na formularzu ZAW-FA, który zobaczymy jeszcze podczas tego webinaru, na którym to formularzu wskaże osobę jako spółka, która będzie uprawniona do zalogowania się do KSeF-u. Wówczas takiej osobie przydzielone zostanie uprawnienie do tego, żeby właśnie ta osoba, korzystając chociażby ze swojego profilu zaufanego, uwierzytelniła się w KSeF-ie, ale już działając jako osoba upoważniona przez spółkę do wystawiania faktur, do innych czynności,
które, do których może zostać upoważniona osoba w ramach nadawania ról w KSeF-ie, o tym też sobie za chwilkę powiemy. Więc czyli tak podsumowując właśnie, jak mamy podatnika, który nie jest osobą fizyczną, no to on ma do wyboru, tak? Albo musi zdobyć elektroniczną pieczęć kwalifikowaną, albo powinien wypełnić druk ZAF-FA, żeby konkretna osoba fizyczna, już posługując się po tym złożeniu zawiadomienia swoim podpisem albo swoim profilem zaufanym, mogła się zalogować jako ta jednostka organizacyjna, tak? Dobrze to ujmuję? Tak, w zasadzie tak. Czyli mamy tutaj po prostu powiązanie konkretnej osoby PESEL-u z tym kontekstem NIP-u, czyli z NIP-em konkretnej spółki. Dobrze, rozumiem. Tutaj od razu oczywiście będziemy potem osobno odpowiadać na te pytania, ale jak rozumiem, bo już dwa razy się to pytanie pojawiło, spółkę cywilną, która ma swój NIP i która jest podatnikiem VAT, traktujemy również jako jednostkę organizacyjną, prawda? Czyli albo pieczęć dla spółki, albo wspólnicy wskazują jednego z nich jako tego tak zwanego master admina na druku ZAF-FA i on się loguje jako spółka, prawda? Dokładnie tak. Tutaj, jak już wymieniłeś tego master admina, warto wspomnieć o tym, że na dzisiaj nie może być więcej niż jeden master admin, czyli te uprawnienia takie właścicielskie mogą występować raz, tak? Czyli raz wskazana osoba, która, bo tutaj trzeba powiedzieć, że jeżeli na przykład w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej zalogujemy się do KSeF-u, my z góry mamy przyznane te uprawnienia właścicielskie, tak? Czyli mamy uprawnienia do tego, żeby korzystać z pełni funkcjonalności, które KSeF nam oferuje, właśnie wystawiania faktur, dostępu do faktur, czy też nadawanie, odbierania dalszych uprawnień. I tak tutaj, jeżeli chodzi o master admina, to ważne jest to, że wskazanie tej osoby jednej, to będzie ta osoba, która będzie tym jednym master adminem. Nie można wskazać więcej osób, które będą miały te uprawnienia, powiedzmy, pierwotne, właścicielskie. Znaczy, ja myślę, że o tych rolach w KSeF-ie to sobie jeszcze za chwilę powiemy. Natomiast to tak trochę przerwaliśmy, żeby właśnie powiedzieć o tym, jakie narzędzia są potrzebne do tego, żeby się pierwszy raz do KSeF-u zalogować, żeby móc się poświadczyć. No i jeżeli jesteśmy jednoosobowym przedsiębiorcą, no to wystarczy nam albo profil zaufany, albo podpis elektroniczny. Natomiast jeżeli mamy jednostkę organizacyjną, no to żeby się wlogować do KSeF-u, no to będziemy potrzebowali albo pieczęci, albo musimy jako master admina wskazać konkretną osobę fizyczną, która na druku ZAF-FA, która się wloguje jako spółka, jako fundacja, jako stowarzyszenie przy pomocy już swojego podpisu albo swojego profilu zaufanego, no i wtedy, jak rozumiem, jesteśmy już w KSeF-ie, tak? I, tak jest. I, dobrze, i teraz... Jesteśmy w KSeF-ie. Jesteśmy w KSeF-ie, okej. To teraz mam pytanie takie, bo już przewinął nam się tutaj ten wątek pieczęci elektronicznej, to może powiedzmy dwa słowa o pieczęci elektronicznej, tak? Bo niektórzy być może słyszą o tym pierwszy raz, więc gdybyś, Rafale, mógł w dwóch zdaniach powiedzieć, co to jest pieczęć elektroniczna, gdzie można ją dostać? Pieczęć elektroniczna jest to, tak jak powiedziałem, sposób, który pozwoli podpisywać, czy też uwierzytelniać dokumenty, czy też różne dostępy do różnych serwisów. Nie osobę, która, tak jak w przypadku podpisu kwalifikowanego, będzie korzystała ze swojego podpisu jako cyfrowego, czyli no, podpis kwalifikowany, myślę, że wszyscy Państwo znacie. Natomiast pieczęć elektroniczna służy do
podpisywania się jako firma, tak? Czyli jest po prostu, powiedzmy, pieczątką firmową w wersji elektronicznej. W celu uzyskania takiej pieczęci można skorzystać z dostawców, którzy oferują również podpisy kwalifikowane, czyli w tym przypadku najbardziej znane w Polsce, nie wiem, czy powinien wymieniać nazwy, Atomia Krajowa, na przykład może nam pomóc w uzyskaniu takiej pieczęci, czy też Certum. Tego typu dostawcy mogą nam pomóc taką pieczęć uzyskać. Okej, okay. Czyli nie możemy mylić pieczęci elektronicznej spółki z podpisem elektronicznym członka zarządu na przykład, tak? Bo to zasadniczo nie wystarczy, no chyba, że mamy tego członka zarządu upoważnionego na druku ZAW FA i wtedy no, on się może jako spółka zalogować. Dobrze, Rafale, no tak... Mówiliśmy tutaj na razie do tej pory przede wszystkim o tym logowaniu się, jeżeli tak można powiedzieć, w charakterze właściciela konta w KSeF-ie, tak? Czy tego tak zwanego ewentualnie master admina. No ale z tego co wiem, to generalnie przypisanych, jeżeli tak można powiedzieć, do konta do konta podatnika w KSeF-ie może być wielu użytkowników, prawda? To nie tylko jedna osoba może działać na koncie danego podatnika w KSeF-ie. Nie wiem, czy używam właściwych słów, bo staram się jak najbardziej obrazowo mówić. Może te słowa nie są do końca odpowiednie, ale myślę, że chyba wiesz, o co chodzi. Słowa odpowiednie jak najbardziej, ze względu na to, że myślę, że słów należy używać takich, żeby wszyscy nas zrozumieli, więc czy nazwijmy to uprawnieniami czy rolami, myślę, że ważne, żeby wiadomo było, o co chodzi. Tak jak powiedziałeś, rzeczywiście, po zalogowaniu się do KSeF-u już jako, powiedzmy, ta jedna osoba, no nie zawsze jest tak, że to my będziemy odpowiedzialni za wystawianie faktur, czy też za odbieranie faktur. Być może nie chcielibyśmy, żeby zajęły się tym inne osoby. W przypadku spółki będą to na przykład konkretni pracownicy firmy, w przypadku chociażby jednoosobowej działalności gospodarczej, być może chcielibyśmy upoważnić kogoś do wystawiania faktur w naszym imieniu, na przykład biuro księgowe. I tutaj bo jeżeli mogę w tym momencie wejść słowo, bo tutaj od razu pojawia się takie pytanie na czacie i może odpowiedzmy od razu na to, bo dzisiaj no, można upoważnić za pomocą generalnie umowy podmiot trzeci do wystawiania faktur w imieniu podatnika. No i z tego co wiem, to ta możliwość nie zniknie w ramach KSeF-u obowiązkowego, a będzie nawet prostsza, prawda? Bo z tego co wiem i pytanie do ciebie, czy możesz to potwierdzić, to zasadniczo nie ma wymogu prawnego, oczywiście to może być jakiś wymóg organizacyjny, czy wymóg wynikający z różnych kwestii zapewnienia bezpieczeństwa, ale nie ma wymogu, żeby osobą upoważnioną przez podatnika do robienia różnych rzeczy w KSeF-ie była osoba z wewnątrz organizacji, albo żeby była to osoba, która ma na przykład określone role, prawda? Bo tutaj pojawiają się pytania, czy można upoważnić do KSeF-u osobę z zewnątrz, czy można upoważnić do KSeF-u pracownika, czy upoważnionym do KSeF-u może być tylko członek zarządu albo wspólnik. Wydaje mi się, że takich ograniczeń prawnych ani technicznych nie ma, prawda? Nie ma ograniczeń technicznych ani prawnych, które by nam ograniczały krąg podmiotów, które możemy upoważnić do różnego rodzaju zadań w KSeF-ie. Jeżeli chodzi o rodzaj upoważnienia, to tam oczywiście są role, które możemy wpisać w ramach jednego upoważnienia, to niekoniecznie musimy dawać pełny zakres do swojego KSeF-u. Wspomniałeś tutaj o samofakturowaniu. Rzeczywiście jest taka rola w KSeF-ie, która pozwala upoważnić podmiot trzeci do wystawiania faktur w naszym imieniu.
rzeczywiście w tym procesie samofakturowania jest to właśnie proces, rola przewidziana na takiej sytuacji. Tutaj upoważniamy konkretny podmiot do tego, żeby wystawiał, no można powiedzieć, na siebie faktury w naszym imieniu, czyli my tutaj, no, tak jak teraz, potrzebujemy zgody na wystawianie faktur w ramach samofakturowania, tak w SEF-ie po prostu będziemy musieli złożyć odpowiednie upoważnienie, nadać odpowiednią rolę takiej osobie, natomiast absolutnie nie musi być to osoba, która z nami w jakikolwiek sposób jest powiązana, może być to kompletnie obca osoba. No, oczywiście należy przemyśleć to, w jaki sposób zapewnić sobie bezpieczeństwo przy okazji współpracy z taką osobą, tak? Bo jednak no, możliwość wystawiania faktur w imieniu podatnika, biorąc pod uwagę rolę, jaką pełni dokument faktury w obrocie, no na pewno to jest kwestia istotna i myślę, że trzeba to przemyśleć. Tutaj, no, przepraszam, tylko tutaj jedną rzecz chciałem się wtrącić w tym momencie, tak żeby nam to nie umknęło, bo rzeczywiście w kontekście tego, co powiedziałeś, żeby uważać, jedna ważna rzecz w kontekście nadawania upoważnień jest bardzo istotna. Upoważnienia, które będziemy udzielać, nie wygasają automatycznie, to znaczy rzeczywiście trzeba będzie pilnować tego, komu dajemy upoważnienia, do czego, czyli jakie role w ramach tego upoważnienia nadajemy danemu podmiotowi, jeżeli dajemy mu dostęp do własnego KSeF-u. No i trzeba będzie tego po prostu pilnować, tak? Jeżeli rzeczywiście nie będziemy chcieli, nie będzie nam już potrzebny taki podmiot do tego, żeby chociażby wystawiać faktury w tym schemacie samofakturowania, czy też w ogóle w naszym imieniu, będziemy musieli pamiętać, żeby takie upoważnienie wycofać. Musi to zrobić osoba, która ma z kolei rolę pozwalającą na zarządzanie uprawnieniami, bo to też jest rola w SEF-ie, nie wszyscy tymi uprawnieniami mogą zarządzać. Więc tutaj tak, jest to istotne ryzyko z punktu widzenia tego, o czym w ogóle mówimy na tym webinarze i chyba takie podstawowe. Po prostu trzeba pamiętać o tym, że trzeba mieć odpowiednie procedury w firmie przewidziane dla sytuacji, w których uprawnienie trzeba uwierzytelnić, trzeba dać uprawnienie komuś do dostępu do KSeF-u, bądź się wycofać. I w jakich sytuacjach to zrobić, w jaki sposób to zrobić, to ma być za to odpowiedzialne. I to jest bardzo ważne. No bo jak rozumiem, konstrukcja upoważnienia jest taka, że upoważnienie raz dane istnieje, dopóki nie zostanie cofnięte, tak? Dokładnie tak. No, znaczy oczywiście może zdarzyć się tak, że na przykład, no, jeżeli komuś się skończy podpis kwalifikowany i nie ma profilu zaufanego, no to technicznie nie będzie mógł, jak rozumiem, skorzystać z tych swoich upoważnień, ale raz dane mu upoważnienie generalnie nie będzie wygasać, tak? Dokładnie tak. Dobrze, Rafale, tak krążymy dzisiaj trochę wokół różnych tematów związanych z tym właśnie logowaniem się w KSeF, z poświadczaniem się w KSeF. Tutaj dzisiaj już kilka razy pojawił się taki wątek tych różnych ról czy różnych funkcji, jakie mogą pełnić użytkownicy w ramach KSeF-u. To może powiedzmy teraz też trochę o tym, tak? No bo wiemy już, bo nam wyszło z rozmowy, że my mamy w KSeF-ie tego właściciela, jeżeli tak można powiedzieć, który jednocześnie bywa czasami tym master adminem, tak? Jak rozumiem. No ale no pojawiały się w rozmowie takie wątki, że jeszcze inni użytkownicy mogą być w KSeF-ie, no to jak ich wykreować, jak ich powołać i jakie w ogóle są poszczególne role w KSeF-ie. Tylko no, może powiedzmy o tych najbardziej podstawowych, bo mamy, jak na pewno wiesz, szczególne rozwiązania dotyczące chociażby grup VAT, których w Polsce jest 22, więc tak dużo ich nie ma i chyba nie ma sensu o tym mówić. No mamy też szczególne rozwiązania w tym zakresie dotyczące jednostek samorządu terytorialnego, ale myślę, że to też jest kwestia zbyt szczegółowa, żeby dzisiaj o niej mówić i tak, żeby no trochę zbyt dużo informacji dostarczać naraz. Więc gdybyśmy może skupili się na tych najbardziej
podstawowych albo na tych najczęściej występujących w praktyce rodzajach funkcji, rodzajach ról w KSeF-ie, gdybyś mógł o tym teraz trochę poopowiadać. Dobrze, może wróćmy na chwilkę do slajdów. Jasne. I zobaczymy sobie tutaj, jak już zalogowaliśmy się do tej naszej aplikacji, to jakie mamy tutaj możliwości. Po zalogowaniu się oczywiście mamy możliwość wystawienia faktury, mamy możliwość pobrania faktury, która została przypisana do naszego NIP-u, naszej faktury zakupowej. Natomiast no, mamy tutaj z lewej strony również możliwość wejścia do takiego segmentu, takiego modułu, który jak widać nazywa się modułem uprawnień. Tutaj z kolei możemy nadać bądź zarządzać uprawnieniami. Nadanie uprawnienia rozwija nam menu, z którego możemy wybrać, komu chcemy nadać uprawnień, czyli rodzaj tego uprawnienia. I znowu przepraszam Cię na moment, no bo pokazujemy to w tej chwili na przykładzie tej aplikacji ministerialnej, natomiast zakładam, że podobne będą budowy menu, jeżeli my z poziomu programu jakiegoś, którego będziemy używać i w ramach którego będziemy komunikować się z KSeF-em, będziemy chcieli te uprawnienia nadać, tak? Dobrze myślę? Tak i nie, to okay. Znaczy... Technicznie rzeczywiście jest to możliwe, rzeczywiście możemy oczywiście w jakiś sposób uwierzytelnić kolejną osobę w KSeF-ie i nadać im uprawnienia, natomiast technicznie wygląda to w ten sposób, że raczej używając komercyjnego rozwiązania do komunikowania się z KSeF-em wykorzystujemy tokeny. Token, który jak widać tutaj poniżej uprawnień jest kolejnym menu, kolejnym takim modułem tokeny. Możemy wygenerować token w ramach naszego uwierzytelnienia. Ten token będzie takim żetonem, powiedzmy, na podstawie, w którym będzie zapisane uwierzytelnianie, uprawnienie kogoś do dostępu do KSeF-u i rola tego kogoś. W jaki sposób może się zalogować. Używając tego tokenu za pośrednictwem właśnie komercyjnego programu, możemy w łatwy sposób zalogować się do KSeF-u bez konieczności używania tej właśnie aplikacji Ministerstwa Finansów i logowania się tutaj w ten sposób. Oczywiście możemy wywołać taki proces uwierzytelniania również przez API, natomiast token jakby jest najwygodniejszą metodą właśnie w sumie zaprojektowaną pod takie rozwiązania komercyjne, po to, żebyśmy mogli go wykorzystać, logując się do KSeF-u za pośrednictwem no, tego naszego narzędzia, które zakupiliśmy, albo jak jesteśmy uzdolnieni, to stworzyliśmy we własnym zakresie. Dobrze, to w takim razie do kwestii tokenów jeszcze wrócimy za moment, a może kontynuuj i przepraszam za moje trochę może przedwczesne pytanie. Kontynuuj o tym, jakie są rodzaje uprawnień w KSeF-ie i do czego upoważniają poszczególnych użytkowników, którzy te uprawnienia mają. Więc tak jak widać na załączonym obrazku, no możemy upoważnić osobę fizyczną do pracy w ramach KSeF. Jest to uprawnienie przewidziane dla nadania uwierzytelnienia, uprawnienia osobie, która jest zaufaną nam osobą do tego, żeby wystawiała faktury, czy też w ogóle obsługiwała KSeF w naszym imieniu, czy to będzie pracownik, czy to będzie na przykład księgowa pracująca w jakimś zaufanym biurze księgowym, z którego usług korzystamy. Będzie to nadanie uprawnienia podmiotowi do wystawiania faktur w ramach procedury samofakturowania, to o czym mówiliśmy. Jest to odrębne nadanie uprawnienia osobie trzeciej, czy firmie, podmiotowi, który będzie wystawiał faktury sprzedażowe jako nabywca w imieniu sprzedawcy. Następne uprawnienie to jest uprawnienie do wystawienia dostępu do faktur jako przedstawiciel podatkowy w ramach KSeF. Myślę, że to jest całkiem zrozumiałe. No i oczywiście ostatnie, podmiotowi do wystawiania i dostępu do faktur w ramach KSeF. No i tutaj możemy upoważnić kogoś w kontekście NIP. Teraz dając już takie uprawnienie, czyli wskazując osobę, która będzie mogła korzystać z KSeF-u w ramach tego uprawnienia, przyznanego uprawnienia, możemy zająć się rolami.
Czyli co w ramach, jakich czynności będzie mogła dokonywać osoba czy podmiot w ramach poruszania się, logowania się czy też zarządzania naszym KSeF-em. Przy czym warto tutaj wspomnieć, że nie wszystkie te opcje, które widzieliśmy na poprzednim ekranie, chociażby samofakturowanie, będą nam dawały dostęp do pełnych ról, tak? Do tych wszystkich, które teraz widzimy. Natomiast jeżeli upoważniamy osobę bądź podmiot do wystawiania faktur w naszym imieniu, no to możemy wybrać sobie role, które tutaj widnieją. I teraz jakie widzimy role? No przede wszystkim jest to rola do zarządzania jednostkami zależnymi, to o czym powiedziałeś, o czym nie chcemy dzisiaj mówić, bo troszeczkę nie starczy nam czasu. Jednostki zależne w ramach jednoosobowych działalności gospodarczych, w ramach grup VAT, tam gdzie pojawiają się jakieś jednostki zależne w kontekście podmiotu takiego głównego. Natomiast mamy również zarządzanie uprawnieniami w KSeF, czyli odbieraniem uprawnień i nadawaniem dalszych uprawnień, jest bardzo ważna rola, która no, w kontekście, tak jak już przerwałem ci kilkanaście minut temu, mówiąc o tych głównych zagrożeniach, które wiążą się z nadawaniem uprawnień, no to jest ta rola, którą trzeba zwracać uwagę. No i dalej mamy oczywiście przeglądanie uprawnień, wystawianie faktur, dostęp do faktur. Jeżeli chodzi o dostęp do faktur, warto zaznaczyć tutaj, że mówimy o dostępie zarówno do faktur sprzedażowych, jak i do faktur zakupowych. Tego nie rozróżnia żadna rola, czyli jak komuś dajemy dostęp do faktur w KSeF, to ta osoba będzie miała dostęp zarówno do faktur sprzedażowych, jak i zakupowych. Mm-hmm. I ostatnia, przeglądu historii sesji i generowania UPO, bardziej techniczna, która po prostu pozwala podejrzeć, kiedy logowaliśmy się do KSeF-u, czyli kiedy nawiązaliśmy sesję, w ramach której wystawiliśmy fakturę, odebraliśmy fakturę, więc korzystaliśmy z jakichś innych uprawnień, chociażby na przykład nadawanie kolejnych uprawnień do KSeF. Mm-hmm. Czy te role w jakikolwiek sposób się łączą ze sobą, jeżeli tak można powiedzieć? Czyli na przykład ktoś, kto jest uprawniony do wystawiania faktur, może być równocześnie uprawniony do, nie wiem, przeglądu historii sesji? Tak, oczywiście. Sposób nadawania ról, można powiedzieć, nie tyle jest dowolny, co nie ogranicza nas do nadania jednej tylko roli. W ramach uwierzytelnienia do KSeF-u, nadania uprawnień do KSeF-u, taka osoba może być zarówno upoważniona do tego, żeby wystawiać faktury, jak i na przykład nadawać dalsze uprawnienia bądź zarządzać uprawnieniami. No tak, znaczy rozumiem, że czasami jedne uprawnienia zawierają się w drugich, prawda? No bo jeżeli ja jestem uprawniony, nie wiem, no do wystawiania faktur, no to w pewnym sensie mam również uprawnienie do dostępu do faktur, prawda? Bo chyba widzę to, co wystawiłem, więc one w jakiejś mierze mogą się dublować. Rafale, a tak może jeszcze kilka słów o tokenach, bo dla mnie jest to temat bardzo tajemniczy. Ja jestem mało techniczny, albo nie jestem techniczny aż na takim poziomie, żebym mógł to, nie wiem, intuicyjnie zrozumieć, więc jakbyś tak postarał się to wytłumaczyć jak trzylatkowi, tak? Nie wiem, czy to się da, czy to jest temat, który da się w ten sposób wytłumaczyć, ale może spróbujmy. No dobrze, spróbujmy. Więc no, token jest to jednorazowy kod. Kod, który składa się, z tego co pamiętam, z 40 znaków. Jest to kod, który może być wykorzystany właśnie do tego, żeby uzyskać dostęp i zabezpieczyć ten dostęp do KSeF-u nie przez standardowe metody uwierzytelniania, czyli za pośrednictwem podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego, czy też pieczęci firmowej, o której rozmawialiśmy, tej pieczęci cyfrowej. Natomiast token różni się od tych trzech metod uwierzytelniania tym, że token może być wygenerowany dopiero po tym, jak uwierzytelnimy się jedną z tych metod, o których wspomniałem, jedną z tych trzech metod. Czyli najpierw uzyskujemy uwierzytelnienie, uwierzytelniamy się w KSeF-ie jedną z tych trzech podstawowych metod, następnie już będąc uwierzytelnionym w KSeF-ie możemy wygenerować ten tak zwany token. Następnie tym tokenem, czyli tym no, jednorazowym kodem, można posłużyć się w celu uwierzytelniania się w KSeF-ie
w imieniu jakiegoś podmiotu, tak jak my to robimy, na przykład korzystając z API, z metody wymiany danych przez API, łącząc się z KSeF-em, wykorzystujemy token, który wygenerowany jest przez naszego klienta, który upoważnia nas niejako do tego, żebyśmy połączyli nasze narzędzie do obsługi KSeF-u, do wystawiania faktur, do pobierania faktur za pośrednictwem tego systemu Ministerstwa Finansów, upoważnia nas do tego, żebyśmy mogli to zrobić, czyli daje nam taki klucz, który pozwala nam... Drzwi, o których mówiliśmy, KSeF-u w inny sposób niż w taki, który jest tradycyjny, czyli ten pierwotny, powiedzmy właśnie za pomocą czy podpisu kwalifikowanego, czy też profilu zaufanego. Dobrze, mówisz? Daje ci mniej więcej taki jasny obraz, jak to mniej więcej wygląda. No dobrze, ale jedno pytanie jeszcze, bo mówisz, że to jest kod jednorazowy, tak? Znaczy rozumiem, że on oczywiście jest niepowtarzalny, ale on jest jednorazowy. Czy to znaczy, że jeżeli ja wykorzystam ten token, żeby wejść do KSeF-u na konto czyjeś w ramach uprawnień, które z tego tokena wynikają, to jeżeli ja potem wyloguję się z tej sesji, w ramach, w której byłem zalogowany, korzystając z tego tokena, no to żeby się, to ten token już został skonsumowany, tak? Ja go już wrzuciłem do tych drzwi, ten żeton i ja go już nie mam, tak? W tym znaczeniu, czy na przykład jeżeli ja jutro ponownie chciałbym się zalogować w imieniu tego klienta do jego KSeF-u, to czy ja użyję tego samego tokenu ponownie, czy będę musiał mieć na nowo wygenerowany token? To znaczy, co do zasady, ten token, on jest na tyle jednorazowy, że jest wygenerowany i następnie pozostaje ważne do czasu jego unieważnienia przez użytkownika albo do dnia odebrania uprawnień użytkownikowi, który wygenerował ten token. Natomiast no, trzeba jeszcze dodać, że sam token może być wygenerowany wielokrotnie, czyli możemy wygenerować x tokenów i za pomocą ich otwierać kolejne sesje, gdyby się okazało, że poprzedni token stracił ważność. Natomiast ale w tym znaczeniu, że za pomocą jednego tokena dwa dni tego samego tokena dwa dni później też będę mógł się zalogować, tak? Na KSeF tego konkretnego podmiotu. Tak. Chyba, tak, że on w międzyczasie mi ten token unieważni. Dokładnie tak. Okej, ale no moje pytanie zmierzało do tego, czy jeżeli na przykład w danym miesiącu mam potrzebę, żeby 5 razy wejść na konto danego klienta KSeF-owe, to nie muszę mieć 5 tokenów, tylko wystarczy mi dla jednego użytkownika, dla jednego operatora siedzącego przed komputerem, jeden token, tak? I on może się we wtorek, w czwartek, w sobotę przy pomocy jednego i tego samego tokenu zalogować. Tak, technicznie z tego, z informacji, które posiadam, tak? Natomiast pewnie gdybym usiadłby koło mnie nasz informatyk i wdrożeniowiec, architekt tudzież systemu, mógłby mieć co do tego jakieś obiekcje i dodać jakieś wyjątki. Natomiast co do zasady, na potrzeby tego webinaru myślę, że można tak uznać. Czyli pewnie trzeba pamiętać o tym, że jak, nie wiem, kogoś zwalniamy albo z kimś rozwiązujemy współpracę, to trzeba unieważnić mu token, bo jak on sobie go gdzieś skopiował albo zapisał, to będzie mógł na nasz KSeF wejść. A pewnie co do zasady, tak będzie mógł skorzystać z tokenu, żeby zalogować się do KSeF-u i żeby móc nam na przykład zrobić nazwość. Wystawić puste faktury, tak? W naszym imieniu, bo na przykład nas nie lubi. Dobrze, Rafale, no mam jeszcze takie pytanie właśnie do ciebie jako no, do osoby, która zajmuje się wdrożeniami KSeF-u, która doradza w tym zakresie, bo no, mówiliśmy o tych różnych sposobach logowania, no mówiliśmy o tym, że mamy bezpłatne narzędzia, że mamy różne możliwości generowania tych uprawnień. Natomiast no, mówiłeś też już o tym i to też dla mnie jest zrozumiałe, że w zależności od tego, jaki jest charakter działania, jaka jest struktura, jaka jest wielkość danego podatnika, to różne rzeczy mogą mu być potrzebne. No ale tak jakbyś miał powiedzieć,
nie wiem, no, czym się kierować, próbując wybrać dla siebie właściwe rozwiązania techniczne, nie wiem, no, co wziąć pod uwagę właśnie jeżeli chodzi o ten sposób komunikowania się, o te sposoby poświadczania się po to, żeby można było używać KSeF-u jako narzędzia. Jakie są takie twoje ogólne rekomendacje w tym zakresie? Znaczy ja w ogóle zawsze rozmawiając, mówię tutaj już w charakterze sprzedawcy, rozmawiając z klientami, potencjalnymi klientami, zawsze mówię, że przede wszystkim trzeba się zorientować naokoło, we własnym otoczeniu, naokoło siebie, co już, z czego możemy już skorzystać, a nie szukać na siłę dodatkowych rozwiązań. Czyli po pierwsze, no musimy znać swoje potrzeby. Im większym przedsiębiorstwem będziemy, im większy wolumen faktur będziemy musieli wystawić w miesiącu, im będzie to bardziej skomplikowany proces, bo na przykład niektórzy będą mogli wystawić faktury dwa razy w miesiącu w jakimś harmonogramie, inni będą potrzebowali bardziej skomplikowanych metod, czyli będą musieli wystawić dużą ilość faktur w bardzo krótkim czasie, na przykład w przeciągu 15-20 minut będą musieli wystawić kilkadziesiąt, kilkaset faktur, czyli będą ten tryb powiedzmy taki mieli na żywo, wystawiania faktur na bieżąco. I teraz w zależności od tego, jakie te potrzeby mam, jak dużo faktur wystawiam, jak dużo faktur odbieram, jak skomplikowany proces mam fakturowania, to muszę się zastanowić nad tym, co mi jest potrzebne do tego, żeby to zrealizować. I teraz no albo mamy odpowiedź prostą, wystawiam kilkanaście faktur w miesiącu i aplikacja podatnika w zupełności do tego mi wystarczy, ta darmowa, którą sobie dzisiaj oglądaliśmy zresztą. Natomiast jeżeli no nie wystarczy mi taki proces, powiedzmy, no manualny wystawiania faktur, no to będę musiał się zastanowić nad komercyjnym rozwiązaniem, ale tutaj teraz znowu mamy komercyjne rozwiązanie, które albo kupimy, albo być może dowiemy się, że program, z którego już teraz korzystamy i wystawiamy w nim faktury, przecież dużo jest takich programów, ja między innymi korzystam z takiego programu, który jest sprzężony z moim kontem firmowym, gdzie mam taką całą sekcję księgowości, gdzie mogę wystawiać sobie faktury, więc trzeba zapytać dostawcę takiego programu, z którego już dzisiaj korzystamy, jakie on będzie miał aktualizacje co do KSeF-u, co on przewidział w ramach KSeF-u, jakie funkcjonalności będzie chciał wdrożyć. I teraz na bazie tych odpowiedzi będę mógł sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to mi wystarczy, czy potrzebuję jeszcze czegoś więcej, czy potrzebuję jakiegoś programu, który jest dedykowany dla mnie i którego funkcjonalności są uszyte dla mnie. Jak na przykład mamy już takie praktyczne przykłady. Są klienci, dla których bardzo dużym problemem jest wystawianie i wysyłanie załączników do faktur. W przypadku KSeF-u żaden załącznik nie będzie mógł zostać dołączony do faktury. Fakturę możemy przesłać, możemy się zdecydować na dwa rozwiązania. Albo załącznik próbować upchnąć do schemy, czyli te dane, które od dzisiaj występują na oddzielnym dokumencie, możemy spróbować gdzieś tam zmieścić w schemie i przesyłać go jako KSeF, tak, te dane. Albo jeżeli się nie da, to musimy równolegle jakoś ten załącznik dostarczyć do klienta inaczej niż za pośrednictwem KSeF-u. I tutaj pojawiają się jakieś automatyzacje, jakieś funkcjonalności automatyzujące ten proces, tak żeby po prostu się w tym nie pogubić, żeby nie wysyłać najpierw załącznika, później faktury, nie wiadomo czy faktura została odebrana, załącznik już dostał klient, już zaczyna sobie ten zakup w ogóle księgować i jakoś tam zaczyna w jakiś sposób procesować tą płatność, a okazuje się, że faktura nie została wystawiona, bo nie wiem, KSeF uległ w awarii, nie mógł sobie tej faktury pobrać z KSeF-u, albo jeszcze jakieś inne problemy wystąpiły po drodze. Więc tutaj występuje bardzo dużo takich czynników, które będą właśnie decydowały o tym, czy takie rozwiązanie, które jest dostępne, wystarczy mi, czym być może te funkcjonalności są zbyt wąsko zakreślone i potrzebuje dużo, dużo więcej funkcjonalności, które nie polegają tylko na wysłaniu i odebraniu faktury, bo to jest tylko część procesu fakturowania. Pamiętajmy, że naokoło fakturowania pojawia się jeszcze bardzo dużo innych czynności, które musimy wykonać, a jeżeli te czynności będą manualne w stosunku do tego, że po prostu w KSeF-ie nie da się ich realizować, to przysporzymy sobie dużo więcej problemów i fakturowanie, tak jak KSeF miał sprawić, żeby miało być prostsze, łatwiejsze, szybsze, stanie się dużo trudniejsze, dużo bardziej skomplikowane i dużo bardziej czasochłonne, dlatego byśmy
nie chcieli. No, myślę, że chociażby dużym wyzwaniem może być już w przyszłości kwestia dokonywania zapłat za faktury, prawda? W kontekście tego, że przecież przepisy o obowiązkowym KSeF-ie zakładają, że od 1 stycznia wszystkie płatności za faktury mają być opisywane odpowiednimi identyfikatorami, tak, no, numerami identyfikacyjnymi faktur. To też oczywiście jest pole do automatyzacji. Dokładnie. No, myślę, że tutaj problemem dla nas wszystkich chyba jest to, że chociaż my mamy środowisko produkcyjne, chociaż mamy środowisko demo, w ramach których można się, no nie wiem, no w cudzysłowie pobawić wystawianiem faktur, niezależnie od tego, że KSeF już dzisiaj pozwala na wystawianie rzeczywistych faktur, bo przecież KSeF no, działa od roku i można przy jego pomocy wystawiać faktury, no to myślę, że jednak ten system docelowy jeszcze nie jest całkowicie znany i choćby z tego powodu nie ma jeszcze wielu rozwiązań technicznych, które się pewnie pojawią. No, myślę przede wszystkim o tym, że większość dostawców oprogramowania, dostawców systemów finansowo-księgowych no nie ma jeszcze albo w ogóle, albo nie ma jeszcze w pełni działających rozwiązań, które no, integrowałyby w ramach pewnie tego rozwiązania docelowego, które będzie od 1 lipca, no cały ten proces, tak, bo ciągle brakuje pewnych aktów wykonawczych, ciągle brakuje niektórych szczegółów w tym zakresie, no i to wszystko powoduje, że niby KSeF już jest, ale nie do końca jeszcze można go testować i rozpoznawać bojem, jeżeli tak mogę powiedzieć. Tak, bardzo mało przedsiębiorców zdecydowało się do dołączenia do tego KSeF-u w formie dobrowolnej, dosłownie garstka można powiedzieć. I tak jak powiedziałeś, myślę, że te pierwsze miesiące korzystania z KSeF-u obligatoryjnego wielu przedsiębiorcom da odpowiedź na to pytanie, które teraz sobie postawiliśmy właśnie, czyli jakie mam potrzeby związane z KSeF-em, już w praktyce, co się okazało, gdzie mam problemy w tym procesie wystawiania odbioru faktur i całej otoczce związanej z tym procesem i gdzie poszukuję jakichś dodatkowych rozwiązań, które mi te potrzeby biznesowe po prostu spełnią. Więc myślę, że tak, te pierwsze miesiące funkcjonowania KSeF-u to będą właśnie takie, w których nauczymy się w ogóle korzystać z systemu, ale też będziemy widzieli, gdzie są potencjalne luki do tego, żeby ten proces sobie usprawnić i żeby wykorzystać jakieś funkcjonalności automatyzujące pewne czynności w ramach fakturowania, żeby po prostu żyło nam się lepiej w świecie księgowym, podatkowym, fakturowym i żeby rzeczywiście ten KSeF nam ułatwił życie, a nie utrudnił, tak jak to w sumie sprawia wrażenie na dzisiaj, że raczej nie będzie prościej. Dobrze, Rafale, no nie kończymy tym całkowicie pesymistycznym akcentem. Chcielibyśmy Was teraz zaprosić na krótką przerwę. W tym czasie przejrzymy Wasze pytania. Na wybrane pytania odpowiemy już za chwilę. O 19:20 wznowimy transmisję, czyli za 6 minut. Natomiast na inne jeszcze wybrane pytania, na te, na które nie zdążymy odpowiedzieć w czasie czatu, postaramy się przygotować odpowiedzi pisemne, ale o tym jeszcze za chwilę w drugiej części tego naszego dzisiejszego spotkania. Także jest teraz czas, żeby iść zrobić sobie herbatę, nie wiem, melisę może i o 19:20 wracamy i będziemy odpowiadali na pytania. Także do zobaczenia za chwilę.
Dziękujemy Wam bardzo za ten czas oczekiwania. Robiliśmy na szybko ustalenie, robiliśmy na szybko burzę mózgów, ponieważ no, z jednej strony nas trochę zaskoczyliście, z drugiej strony nas nie zaskoczyliście, bo spodziewaliśmy się dużej liczby pytań i faktycznie jest ich sporo. Odpowiemy teraz na tyle pytań, na ile damy radę, natomiast uzgodniliśmy tutaj wspólnie z Rafałem, że na niektóre wybrane pytania odpowiemy jeszcze w formie pisemnej. Ci z Was, którzy są zapisani na newsletter, powinni otrzymać za kilka dni właśnie krótkie opracowanie w formie pisemnej tych niektórych wybranych pytań. Także to też jest dodatkowy, myślę, argument za tym, żeby się na ten newsletter zapisać, jeżeli niektórzy z Was, którzy to oglądają, nie są jeszcze na nasz newsletter ksefowy zapisani. Dobrze, Rafale, mam nadzieję, że jesteś gotowy. Za chwilę będziemy wyświetlać te pytania, na które będziemy odpowiadali. Także idąc po prostu po kolei, Łukasz pyta, w systemie e-mikrofirma, no jest też zakładka KSeF, czy ten kanał komunikacji będzie też możliwy, czy ten kanał przez e-mikrofirma, jak rozumiem? No, tak, to znaczy, jakby tak jak już opowiadałem na początku webinaru, łączyć z KSeF-em można się za pomocą albo tej aplikacji bezpłatnej, albo za pomocą komercyjnych produktów, jakichś komercyjnych rozwiązań, czy one będą płatne, czy bezpłatne, natomiast będą realizowane poza, że tak powiem, szeregami Ministerstwa Finansów. Jeżeli mamy taką zakładkę w mikrofirmie KSeF, no to została już zaktualizowana do możliwości wystawiania faktur w ramach przesyłania ich czy wystawiania ich za pośrednictwem systemu KSeF, więc jak najbardziej można spróbować tego kanału i będzie możliwe. Jasne. Kolejne pytanie, Artur, pan Artur pyta, moi kontrahenci mają zgodę na wystawianie faktur w moim imieniu, czyli dokonują samofakturowania. No jak to będzie wyglądało, jak wejdzie w życie KSeF? Z punktu widzenia technicznego, żeby wystawić fakturę w czyimś imieniu, trzeba nadać takiej osobie upoważnienie do wystawiania faktur właśnie w imieniu sprzedawcy, czyli tutaj widzieliśmy tą rolę do samofakturowania. Uwierzytelnić taką osobę można jak najbardziej, natomiast ta zgoda na wystawianie faktur, która dzisiaj obowiązuje, no nie wystarczy, tak? No bo ona automatycznie nie upoważni takiej osoby do wystawiania faktur w naszym imieniu, więc trzeba będzie to zrealizować za pośrednictwem KSeF-u. Tutaj też trzeba było się zastanowić nad zmianami w umowach z kontrahentami, w kontekście tego, że trzeba będzie wydać odpowiednie upoważnienia do samofakturowania, więc tutaj też zwracam uwagę na ten problem, natomiast no nie będziemy teraz szerzej omawiać tego problemu, jasne. To jest taki bardziej cywilnoprawny, ale to też trzeba zwrócić uwagę na brzmienia w umowie, które są obecnie zawierane z kontrahentami. No, myślę, że to w ogóle jest też dobry temat i myślę, że pewnie będziemy robili o tym jedno ze spotkań bądź jeden z podcastów, aspekty cywilnoprawne w kontekście wejścia w życie KSeF. No ale wracając już do pytań, Bogumiła pyta, czy w podpisie kwalifikowanym, jak rozumiem tym używanym do logowania się do KSeF-u, musi być NIP? Więc nie musi być, to znaczy są przypadki, w których rzeczywiście podpis kwalifikowany nie zawiera NIP-u bądź PESEL-u i w takich przypadkach taki podpis kwalifikowany nie wystarczy, to znaczy będziemy musieli złożyć zawiadomienie z AWF-a, żeby upoważnić konkretną osobę w kontekście właśnie NIP-u PESEL-u do zalogowania się powiedzmy do naszego KSeF-u. Jasne. Kolejne pytanie, a co z przedsiębiorcami w kontekście KSeF-u, jak rozumiem, posiadającymi kasę fiskalną? No zgaduję, że to pytanie dotyczy tego, czy taki przedsiębiorca, który ma kasę fiskalną i być może tylko sprzedaż na kasie fiskalnej, czy on też musi się do KSeF-u zapisać, mówiąc kolokwialnie? Tak.
No więc jest to wyjątek, o którym mówiliśmy na samym początku, czyli jest to jedna z wyjątkowych sytuacji, w których nie będziemy zobligowani do tego, żeby wystawiać faktury za pośrednictwem KSeF-u. Jeżeli wystawiamy fakturę tylko i wyłącznie za pomocą kasy rejestrującej, wówczas jesteśmy zwolnieni z KSeF-u, natomiast od 1 stycznia 2025 roku zostajemy pozbawieni wystawienia faktur za pośrednictwem kasy rejestrującej, co oznacza, że będziemy musieli wystawiać faktury przez KSeF. Chociaż myślę, że też warto wspomnieć, że chyba tacy przedsiębiorcy mimo wszystko powinni rozważyć wejście do KSeF-u od razu, bo zakładam, że lepiej będzie im dostawać faktury zakupowe w systemie niż odbierać je poza systemem, bo o ile pamiętam, tacy przedsiębiorcy mogą dostawać faktury poza systemem, faktury zakupowe, no ale chyba lepiej je brać w systemie, prawda? Jak myślisz, Rafale? Tak, jeżeli tych faktur zakupowych będzie dużo, to dużo lepiej wykorzystywać system KSeF do odbioru tych faktur zakupowych i to ma, to dotyczy nie tylko osób, które działają na kasie rejestrującej, ale też na przykład podatników VAT zwolnionych. Oni również będą dostawać faktury zakupowe i rzeczywiście, tak jak mówisz, wygodniejszym sposobem będzie wcześniejsze uwierzytelnienie się w KSeF-u i wykorzystywanie go właśnie do nie tyle wystawiania faktur, co do odbioru faktur za pośrednictwem KSeF. No dokładnie, bo myślę, że też nie możemy tracić z pola widzenia tego, że ten KSeF to dwie strony medalu, prawda? Nie tylko wystawianie faktur, ale także i właśnie ich odbieranie. No dobrze. A i tak prędzej czy później będziemy musieli przystąpić do KSeF-u. Te pół roku będziemy mieli różnicę, no ale lepiej rzeczywiście wygodniej będzie przystąpić wcześniej. Jasne. Dobrze, kolejne pytanie. Mucha H pyta o to, w jaki sposób zaprojektować, jak rozumiem, komunikację biura rachunkowego z klientem w kontekście pewnie tych czynności, które biuro miałoby wykonywać w ramach KSeF-u dla klienta i czy w związku z tym klient będzie musiał podawać do biura swój podpis elektroniczny, tak? Jak rozumiem, po to, żeby, nie wiem, no... biuro mogło w jego imieniu działać. No, tutaj myślę, że to jest pytanie, które zostało zadane w kontekście uwierzytelniania i nadaniu kolejnych uprawnień. Także no, tutaj oczywiście no, możemy upoważnić osobę działającą w danym biurze księgowym do tego, żeby działała w naszym KSeF-ie, tak jak widzieliśmy właśnie jedną z tych ról, jakby sposobu uwierzytelniania osoby do działania w naszym imieniu, natomiast dużo wygodniej będzie przekazać po prostu token, czyli skorzystać z tej metody, która powiedzmy jest tą metodą wtórną do pierwotnego uwierzytelnienia w KSeF-ie, przekazać taki token do biura księgowego i wówczas on może być wykorzystywany do dostępu do naszego KSeF-u, do wystawiania faktur, no, w zależności od roli, jaka będzie zapisana w tym tokenie. Jasne, dzięki. Nadia pyta, bo mówiliśmy dzisiaj dużo o druku ZAF-FA, no to jak zgłosić ten wniosek ZAF-FA? Bo myślę, że tutaj też chyba zabrakło takiego jednoznacznego stwierdzenia, że ZAF-FA to jest druk, prawda? To jest formularz podatkowy. To jest po prostu formularz podatkowy, który na dzisiaj no, w zasadzie wysyła się powiedzmy papierowo, tak? Czyli wypełniamy sobie ten PDF, wypełniamy, czy możemy go wydrukować, wypełnić. I jest on zgłoszony do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego. Tutaj właśnie pojawił się teraz na, Państwo widzicie go na prezentacji. Wypełniamy go odpowiednio, on nie jest skomplikowany formularzem, tam po prostu wskazuje się kto i kogo upoważnia. Następnie podpisuje się ten formularz w odpowiedni sposób, czyli osoby, która jest no, upoważniona do podpisu, do działania w ramach podmiotu, który upoważnia. I przekazujemy go do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego i ma być możliwość elektronicznego składania tego formularza ZAF-FA. Natomiast na tą chwilę, szczerze mówiąc, nie wiem, na czym to stanęło, jeszcze nie jest to możliwe z tego, co wiem, także ma być też możliwość elektronicznego składania tego formularza. Jasne, wszystko jasne. Paulina pyta, znowu w kontekście upoważnień, czy stowarzyszenie może upoważnić więcej niż jedną osobę? No jak rozumiem, chodzi o to upoważnienie do działania w KSeF-ie, w imieniu stowarzyszenia. Więc tak, no jeżeli stowarzyszenie nie dysponuje tą pieczęcią, o której mówiłem,
wypełnia ten druk zawodowy, który przed chwilą widzieliśmy, upoważnia tam jedną osobę, następnie ta osoba może zalogować się na konto KSeF-u i nadać kolejne uprawnienia, w zasadzie na nieskończenie wielu osobom do działania w imieniu stowarzyszenia w KSeF-ie, czyli do wystawiania, czy też dostępu do faktur. Czyli jeżeli nie mamy kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, no to ten druk ZAW FA tak naprawdę będzie nam potrzebny tylko raz, prawda? A potem już możemy po zalogowaniu się jako master admin możemy już dalej działać. Nadawać uprawnienia kolejne i zarządzać jasne. Uprawnieniami. Jasne, dziękuję. Kateska pyta, a co w przypadku, jeżeli u danego podatnika są zarówno czynności, usługi, które podlegają pod obowiązkowy KSeF i usługi, no, które są zwolnione z wystawiania faktur w KSeF, czyli pewnie na przykład, nie wiem, no, podatnik świadczy na przykład również usługi finansowe, tak, albo usługi ubezpieczeniowe, bo zdaje się, że wspominałeś o tym, że te usługi mają być wyłączone z KSeF-u według projektów rozporządzenia. No zobaczymy, jaka będzie finalna wersja tego rozporządzenia. Natomiast no, w przypadku, kiedy wystawiamy faktury dokumentujące czynności, które nie podlegają zwolnieniu temu, powiedzmy, przedmiotowemu, no to w takim wypadku będziemy musieli te faktury wystawić w KSeF-ie. Mhm. Ale myślę, że mogą zdarzyć się sytuacje, no bo wiemy, że na pewno fakturowanie na rzecz osób fizycznych nie będzie podlegało KSeF-owi, prawda? Dokładnie. Czyli może zdarzyć się sytuacja, że u danego podatnika część sprzedaży będzie dokumentowana KSeF-em, a część sprzedaży tej fakturowej będzie poza KSeF-em, tak? To będzie bardzo często występująca sytuacja, na co zresztą zwraca uwagę Stowarzyszenie Księgowych, ale nie tylko Stowarzyszenie Księgowych, jest to przez wielu przedsiębiorców podnoszony problem, że wyjęcie tego obrotu wystawiania faktur na rzecz konsumentów z obligatoryjnego KSeF-u miało uprościć wdrożenie KSeF-u, a tak naprawdę dużo bardziej go skomplikowało. I tak jak powiedziałeś, faktury wystawiane na rzecz konsumentów wystawiamy poza KSeF-em, może inaczej nie możemy wystawić w KSeF-ie, chociaż nie ma technicznych przeciwwskazań ani żadnych innych do tego, żeby to zrobić. Po prostu jest taki zakaz sformułowany przez Ministerstwo Finansów, bo tak to wygląda dzisiaj. Natomiast faktury w obrocie tym B2B, przedsiębiorca na przedsiębiorcę, wystawiamy za pośrednictwem KSeF-u, czyli musimy pilnować i naraz utrzymywać dwa procesy. Jeden tradycyjny wystawianie faktur, drugi cyfrowy faktur ustrukturyzowanych. No, co oczywiście komplikuje system i podnosi koszty, aczkolwiek myślę, że jakimś istotnym powodem do wyłączenia tej sprzedaży konsumenckiej z systemu KSeF było chyba to, czy też były te obawy, że trochę za dużo Wielkiego Brata się zrobi, tak, w związku z tym i że niekoniecznie społeczeństwo chciałoby, aby fiskus wiedział, co ono kupuje prywatnie, tak? A no jednak takie obawy w kontekście KSeF-u były zgłaszane. No ale faktem jest, że niewątpliwie prowadzi to do skomplikowania systemu i z punktu widzenia przedsiębiorcy, który w tym KSeF-ie funkcjonuje, no jest rozwiązaniem dla niego utrudniającym mu życie. Kolejne pytanie. Pytanie pani Renaty. No, pani Renata mówi, że ma podpis kwalifikowany wydany przez jednego z właściwych dostawców, no i że nie może się zalogować do KSeF-u za jego pomocą, chociaż podpis zawiera i PESEL, i NIP. Mówimy o podatniku, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. No, pani Renata mówi, że podpis był zweryfikowany, jest prawidłowy, tak, jest ważny, jest działający ten certyfikat kwalifikowany, ale mimo to no, nie daje się zalogować przy jego pomocy do KSeF-u. No i czy się z tym spotkaliśmy i czy no, coś można z tym zrobić? Jak myślisz, Rafale? Ja mogę tylko powiedzieć z własnego doświadczenia, że ja się z tym jak najbardziej spotkałem. Spotkałem się z tym dzisiaj, spotkałem się również z tym wczoraj i spotkałem się z tym przedwczoraj. Natomiast zależy, o której godzinie. Czasami
korzystając z profilu zaufanego akurat, nie z podpisu kwalifikowanego, udało mi się uwierzytelnić, zalogować do KSeF-u, natomiast czasami po prostu nie, występował jakiś problem i dostałem komunikat, że logowanie nie powiodło się. Także no, Pani Renato, jeżeli sprawdzała Pani, że ten podpis rzeczywiście jest prawidłowy i nie ma problemów jakoś z certyfikatem, czy z instalacją tego certyfikatu na komputerze, czy też jakichś innych problemów z powiedzmy sprzętowych z tym podpisem, no to pozostaje mi tylko Pani odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że rzeczywiście dosyć często ja w praktyce doświadczam problemów z zalogowaniem się do KSeF-u, pomimo tego, że godzinę później już nie mam z tym problemów, także no, ja dzisiaj występuję z tym problemem. Warto też śledzić komunikaty Ministerstwa Finansów, biuletynie publikujące przerwy jakieś takie na aktualizacje, czy też właśnie prace jakieś serwisowe, które są prowadzone okresowo i wówczas to, ten dostęp może być utrudniony. No myślę, że to w praktyce chyba jest jedna z naszych większych obaw, prawda, jak ten system będzie działał, to znaczy czy tych okresów awarii nie będzie zbyt wiele, tak, bo na pewno będziemy jeszcze o tym mówić podczas różnych naszych wydarzeń KSeF-owych, że przepisy przewidują i coś takiego jak awaria KSeF i coś takiego jak niedostępność KSeF-u i określają, co wtedy należy robić. I o tym na pewno będziemy mówili, no ale myślę, że powinniśmy sobie życzyć wszyscy, żeby takich przypadków było jak najmniej. Mamy jeszcze chwilę czasu, więc jeszcze kilka pytań. Pani Brygida pyta o rzecz następującą. Czy poprzez pieczęć kwalifikowaną firmową można wystawiać faktury, jeżeli nie jest ona spersonalizowana co do osoby? No, myślę, że pieczęć firmowa nigdy nie będzie spersonalizowana co do osoby, prawda, Rafale? Bo to jest przecież coś, co dostaje tylko jednostka organizacyjna. Osoba fizyczna ma certyfikat kwalifikowany, prawda? Czyli podpis elektroniczny, a tak. Pieczęć elektroniczną ma tylko jednostka organizacyjna, prawda? Tak, co zasady tak i jakby no ona, czy można wystawiać faktury poprzez pieczęć, znaczy no ona służy do tego, żeby uwierzytelnić się w KSeF-ie, więc jeżeli posługujemy się tą pieczęcią, jest to jedna z metod uwierzytelniania, natomiast po uwierzytelnieniu się właśnie za pomocą tej pieczęci możemy już nadawać kolejne uprawnienia, czyli upoważnić odpowiednie osoby do tego, żeby w ramach firmy, która jest właścicielem tej pieczęci, którą się uwierzytelniliśmy, żeby przypisać do niej konkretne osoby, które będą działały, czyli wystawiały faktury, bądź też odbierały faktury, zarządzały uprawnieniami w ramach tej pieczęci. Chociaż tak Rafale, próbując też rozgryźć poniekąd to pytanie, to zastanawiam się nad taką sytuacją i proszę Cię ewentualnie o potwierdzenie, no bo jestem sobie w stanie wyobrazić na przykład jednoosobową spółkę z o.o., gdzie jedynym udziałowcem jest osoba fizyczna. No jednoosobowa spółka z o.o., żeby się zalogować do KSeF-u, no to musi mieć albo ZAF FA, albo pieczęć. Przyjmijmy, że ma pieczęć. Osoba fizyczna będąca właścicielem spółki loguje się do systemu przy użyciu pieczęci, no i jak rozumiem, ona nie musi już upoważniać nikogo innego, jeżeli nie chce, prawda? Może jako ten właściciel w KSeF-ie wszystko robić, bez upoważniania żadnej dodatkowo samego siebie na przykład, tak? Nie, no oczywiście. Dobrze myślę? Tak. I w tym momencie ta pieczęć elektroniczna nam wystarczy, prawda? Tak, co do zasady tak, aczkolwiek szczerze mówiąc, dałeś mi teraz do myślenia, nie wiem czy to wynika już z późnej pory i piątku, po całym tygodniu pracy, natomiast nie jestem przekonany, czy posłużenie się pieczęcią firmową nie wymaga od nas później nadania pierwszego uprawnienia właścicielskiego w ramach zalogowania. Naprawdę w tym momencie nie jestem przekonany, więc nie chciałbym 100% odpowiedzieć na to pytanie. Z pewnością trzeba to zweryfikować. Na pewno za pomocą pieczęci kwalifikowanej logujemy się do systemu, czyli uwierzytelniamy się, natomiast w kolejnym kroku
Nie wiem, czy nie jest wymagane nadanie uprawnienia już tej konkretnej osobie, która będzie funkcjonowała w ramach KSeF-u, czyli wskazania konkretnej osoby. Wydaje mi się, że nie. Tak jak powiedziałeś, jeżeli się zalogujemy, to będziemy mogli już jakby w ramach tego uwierzytelnienia, używając tej pieczęci, mogli odbierać faktury, wystawiać faktury, no i jak najbardziej zarządzać uprawnieniami. Jasne, no to może tak od razu atakując flanki w tym kontekście, Kasia pyta, no to czy można logować się raz za pomocą pieczęci, a obok tego złożyć ZAF FA? Jak rozumiem, no dla jednego i tego samego podmiotu. Pytanie tylko po co? Po co? No to samo mi przychodzi do głowy, no bo chyba, no, znaczy tak się zastanawiam, tak, bo ja myślę, że też dobrze jest powiedzieć i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że tak naprawdę to ta pieczęć elektroniczna albo ten ZAF FA, to tak naprawdę jest nam potrzebny być może tylko raz, prawda, żeby się inicjalnie zalogować i będąc już zalogowanym, poupoważniać konkretne osoby fizyczne i wtedy już one pracują w tym KSeF-ie, prawda? No w zasadzie tak. W praktyce bardzo często tak to wygląda. Chyba, że oczywiście loguje się ta sama osoba, która dalej będzie funkcjonowała, jakby wykonywała wszystkie czynności w KSeF-ie, bo nie ma nikogo innego, czy też bierze wszystko związane, czynności związane z fakturowaniem na siebie. Ale co zasady, tak jak powiedziałeś, tak to w praktyce wygląda. Jasne. Będziemy już kończyć powoli, ale myślę, że jeszcze na dwa pytania spróbujemy odpowiedzieć. Kolejne pytanie. Czy po zwolnieniu pracownika, który miał upoważnienia do KSeF-u, można złożyć natychmiastową blokadę jego uprawnień? No czy jednak system jakoś będzie to musiał przeprocesować i gdzieś to ryzyko przez pewien czas istnieje, że osoba już zwolniona jeszcze ma uprawnienia do KSeF-u? Jak myślisz? Czy zarządzanie uprawnieniami jest bardzo szybkie. To znaczy w przypadku tutaj akurat przykrej sytuacji zwolnienia pracownika, bardzo szybko możemy zalogować się do KSeF-u, czy też wykorzystać API i cofnąć takie uprawnienia, które zostały wystawione takiemu pracownikowi i trwa to dosłownie tam powiedzmy kilkanaście sekund do kilku minut, także nie jest to proces czasochłonny. No to myślę, że to jest istotna informacja, aczkolwiek na pewno trzeba pamiętać o tym, żeby to zrobić, prawda? Bo się samo to nie zrobi. No i ostatnie pytanie na dzisiaj, na ten moment. Magdalena dzieli się taką swoją obawą, ma takie pytanie, no czy jak jakaś osoba, która ma to upoważnienie do dostępu do faktur, o czym mówiłeś, to czy ona będzie widziała wszystkie te faktury wystawione czy odebrane przez danego podatnika i czy można to w jakikolwiek sposób zawęzić bądź ograniczyć? Można to zawęzić, ograniczyć tylko i wyłącznie stosując komercyjne oprogramowanie do obsługi KSeF-u. W przypadku tej darmowej aplikacji, jeżeli wejdziemy do niej, będziemy mieli dostęp do wszystkich faktur, będziemy widzieć wszystkie faktury zakupowe i sprzedażowe. Natomiast korzystając z komercyjnego oprogramowania trzeba po prostu zobaczyć, jaki ma zakres funkcjonalności. Wszystkich nie widziałem, więc nie wypowiadam się za wszystkie. W naszym jest możliwość po prostu taka, że my oczywiście logujemy się do KSeF-u, uwierzytelniając się, jakby stosując token, który został wygenerowany przez jakąś tam konkretną osobę. Natomiast już konkretne osoby mają dostęp do naszej aplikacji, czyli taka osoba teoretycznie mając upoważnienie mogłaby skorzystać z darmowej aplikacji, uwierzytelnić się w KSeF-ie, tam podejrzeć sobie te faktury. Natomiast my robimy to w ten sposób, że taki pracownik nie ma dostępu do KSeF-u, bo on nie jest upoważniony do samego KSeF-u, ale jest upoważniony do dostępu do naszej aplikacji, czyli takiego powiedzmy huba, w którym już możemy zarządzać uprawnieniami do tego stopnia, że on będzie miał dostęp do faktur zakupowych lub sprzedażowych, lub nawet na przykład do faktur zakupowych, ale wystawianych tylko i wyłącznie przez jednego kontrahenta. Także to jest kwestia funkcjonalności narzędzi, że tak powiem, komercyjnych. Natomiast sam KSeF co do zasady, role czy upoważnienia, uprawnienia w KSeF-ie nie pozwalają na rozdzielenie czy też ograniczenie, zawężenie tego widoku czy też
uprawnienia. Jasne, no to ciekawa możliwość, na pewno dla wielu podatników przemawiająca być może za zastosowaniem różnych komercyjnych rozwiązań. Rafale, dziękuję Ci bardzo za udział, dziękuję Ci bardzo za to nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział. Tak jak już zapowiadaliśmy, udostępnimy slajdy, które dzisiaj były wyświetlane. Osoby, które są zapisane na newsletter. Przypominam, że link do tego newslettera jest w opisie filmu. Dostaną te slajdy na podany adres e-mailowy. Nie odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, natomiast tak jak już też zapowiadaliśmy, opracujemy tutaj wspólnie z Rafałem odpowiedzi na wybrane pytania i w przeciągu kilku dni osoby, które są zapisane na nasz newsletter ksefowy, również dostaną ten materiał. Oczywiście nie zaprzestajemy mówienia o temacie KSeF-u. Nadal będziemy się tym w ramach Dzień Dobry Podatki zajmować. Śledźcie nasz kanał, regularnie będą tam publikowane kolejne filmy dotyczące KSeF-u. Planujemy konferencję KSeF-ową kilkugodzinną w formacie wydarzenia live. Myślę, że nie zdradzę dużej tajemnicy, że również Rafał będzie jednym z gości tej konferencji. Konferencję planujemy na przełomie lutego i marca tego roku, więc śledźcie nasze kanały informacyjne, bo na pewno będziemy o tym informować. W międzyczasie na pewno kolejne wydarzenia dotyczące KSeF-u będą się jeszcze pojawiać. Planujemy jakieś wydarzenie, czy to w formie podcastu, czy to w formie webinaru, dotyczące aspektów karno-skarbowych, wejścia w życie obowiązkowego KSeF-u. Planujemy jakąś rozmowę, czy to w formie podcastu, czy to w formie wydarzenia live, dotyczącą cywilnoprawnych aspektów KSeF-u, bo też wiele pytań dzisiaj w tym kontekście się pojawiało. Także myślę, że warto być na bieżąco z naszymi kanałami, z naszymi mediami społecznościowymi. Warto je śledzić, zresztą nie tylko w kontekście KSeF-u, ale w ogóle w kontekście innych tematów podatkowych. Dziękuję Wam bardzo za udział. Mam nadzieję, że udało Wam się usłyszeć wiele cennych i ciekawych informacji. Zapraszamy na nasze kolejne spotkania. Rafale, jeszcze raz dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia. Cześć. Dziękuję bardzo za zaproszenie i Państwu życzę miłego i słonecznego weekendu. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć.